Witam was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek Zagrajmy w Going Medieval. Co dzisiaj zaczniemy? Dzisiaj bym chciał zacząć, oczywiście zacząłem jak się ściemnia, 20 godzina, no trudno. Tutaj przeniosłem ten stos pogrzebowy, bo tu bym chciał zacząć robić bramę. Podobnej zasadzie co tu, ale może z dwoma wieżami? W pierwszej kolejności tak. W pierwszej kolejności to ja bym chciał zrobić, wyrównać tutaj. Czyli mielibyśmy takie zejście tu. Może ja je w ogóle wykopię. O, żeby mieć coś takiego. I teraz bym musiał po prostu te ściany postawić. Tak, żeby można to było robić dalej. I można by było tak. Jeżeli tu będę mieć, to tak. Bramę. Pewnie czy są wyczerpani? No trudno. Więc tak, na pewno bym chciał postawić wieżę tu. Teraz pytanie brzmi, jak dużą tą wieżę. Byśmy chcieli tutaj zrobić. Mamy schody z bloku. I myślę, że od tego zaczniemy. Więc mamy coś takiego. Czyli tu mamy ile? Szkoda, że nie ma tutaj numeracji, tak jak jest w Rimworldzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy siedem. Okej, czyli tu mam w tym momencie 5, 6, 7 chyba już jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli jeżeli postawię tutaj schody w ten, na razie w ten sposób, to powinny się zgadzać z tym, co jest tu. Okej, i coś takiego byłoby dobrego. Można by było tu drzwi postawić. Chyba, że nie będziemy tu wykopywać. A. No tak. Wciąż się przyzwyczajam. Więc tak, na pewno bym chciał zrobić tu, tu, tu i tu. Teraz mamy równą wieżę. Ła, nie to, nie ten guzik. Mamy równą wieżę, więc i tak dobrze by było tu postawić. I zobaczmy, gdybym tu chciał postawić wieżę, tu mamy ile? Ile jest pomiędzy? To też jest ważne. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli tu musiałoby być jeszcze jedno, siedem. I wtedy tu mamy nieparzystą liczbę. Nieparzysta liczba mi nie pasuje, więc trzeba by było zrobić w ten sposób. Okej. I mielibyśmy wtedy dwie wieże. Stawmy schody, żeby sprawdzić, czy tak jak chciałem. Dobra, czyli to można usunąć, to można usunąć. I tu, w tym miejscu bym chciał postawić, czyli tu musiałbym postawić. I wtedy drzwi by się postawiło tu i tu. Wtedy się brama zrobi. Ile jestem w stanie tego? To jest... Nie, nie chcę z bloku. Chcę wapienną podłogę. Tak. Jestem w stanie zrobić póki co tyle. Więc można by było postawić... Jak zrobimy tak... Okej.
To jesteśmy w stanie zrobić w ten sposób. I tutaj można by było wstawić taki płotek, chociaż on mógłby nie wyglądać tak ładnie, jak myślę, chociaż zobaczmy. Okej. Oczywiście zakręt tu. Tylko czy dobry zakręt? Zakręt, proszę. Tu i tu. Taka balustrada. Ona tutaj nie będzie miała żadnych funkcji stricte, bo i tak nasi stąd nie spadną. Ale sobie taką ładną bramę zrobimy. Wtedy w ten sposób można zrobić i w ten sposób można zrobić. Tu byłby przedsionek i tu wtedy moglibyśmy zrobić w ten sposób. Może nie tu. Zróbmy go kawałek dalej, tu. Nie to. No to. Okej, i tu drzwi, ale takie drzwi. Kratownica. Dobra, puśćmy na razie budowę. I wtedy tu byśmy mogli zrobić w ten sposób. I to byłoby przejście. Zrobilibyśmy wtedy jeszcze jedno pięterko tutaj. Tutaj byłoby wstępne, że tak powiem, takie na dwa piętra. Coś na zasadzie tego, co jest tu. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj zrobimy takie dwie wieże, może wyższe od tych, może nie. Zobaczymy, jak będzie się tam doukładać. I tu zrobimy taki most tu, żeby można było tędy przejść w to miejsce. Będę musiał też pomyśleć, co tutaj zrobić, bo póki co mamy takie przejście. A dobrze by było tutaj coś zbudować bardziej do obrony. Myślę, że tutaj weźmiemy sobie z drewna i będziemy kombinować. I tu zrobimy oczywiście drewniane podejście. Na górze oczywiście drewnianą podłogę. I blanki oczywiście też. Nie. Na razie se darujmy. Mamy i tak bardzo dużo projektów. A tutaj co najwyżej mogę zrobić w tym momencie w ten sposób. Tu zbudować odrobinkę. O, może nawet bez przesady. O. Tu postawimy drewnianą kładkę. I tutaj jakieś podstawowe blanki, żeby stąd można było nawet drewniane. Tak tylko, żeby jakkolwiek zabezpieczyć, a to będzie oczywiście do wyburzenia później, więc. No. Dobra. Takie proste coś, żeby cokolwiek odgrodzić i żeby można było się chronić i strzelać do przeciwników, którzy tutaj podejdą. No bo to mamy póki co skończone. A właśnie, można by było tutaj. Czy ja mogę ten. Ja go mogę tu postawić? Mogę. Ale widzę, że tak. No zbudujmy go sobie na razie tu. Taki sztandar mamy też tutaj. O, jest.
Więc mają trochę do roboty. Tutaj, jak widzicie, już na dużo, dużo lepszym etapie niż ostatnio zostawiłem. Czy obydwa piece działają? Obydwa piece działają. Ten chyba już skończył, tak. Bo w tym momencie mamy duże zużycie gliny. Najbliższa glina jest gdzieś tu. I oni muszą kawałek przejść, żeby się tutaj dostać. Tu będę chciał też wydobyć glinę. Oni teraz muszą tędy zawijać i albo tędy do tej gliny. Więc to, żeby było im coś tu pomóc budować. Właśnie tak przyszło mi na myśl jedna rzecz, a gdybym zrobił może już z wapiennej ściany, a nie z tego, zrobił tu, tu. I oczywiście wyżej, takie filary. O, tu pod spodem, czy dałoby radę to połączyć? Dałoby. Okej. Okay. A tu? Tu też widzę się da. No i bomba. I teraz jesteśmy w stanie zrobić podłogę. Okej. Okay. Taki most zwodzony. Czy most zwodzony? Po prostu most. I oczywiście blank. Ten płotek. Myślę, że tak. I myślę, że tak. Zastanawiam się, jak tutaj to zakończyć. Może flagami? O. Nie przeczytałem, co się zdarzyło. Będę musiał sobie potem na podglądzie przeczytać. No to projekt to będzie dość, że tak to ujmę, duży do zrobienia i myślę, że dzięki temu będzie można tutaj zrobić drewniane schodki. Dlaczego tutaj drewniane schodki? Żeby mógł tędy przechodzić do gliny, żeby było po prostu zwyczajnie po ludzku szybciej. Będzie mógł wtedy przejść tędy, tu i dostarczyć. Zamiast chodzić naokoło, bo teraz musi chodzić naokoło. Tędy albo tędy. O, widzę, już zaczęli, widzę budowę. Brak wystarczających zasobów. Tutaj żelazo potrzeba. Ile ja tutaj mam zleconych żelaza? 25 tam jest potrzebne, więc trzeba dołożyć. Nie to chciałem zrobić. 25, dobra. Zastanawiam się, czy czegoś takiego też nie zrobić tutaj. Przesunąć te drzwi trochę bardziej do tyłu, a tutaj wstawić kratowe. No, tutaj już nawet zbudowali podłogę. Okej. Okay. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. A mieliśmy tak spokojnie i pojawili się atak. Atak się pojawił ze rzeczni bandyci. Zobaczmy. Dziki maruder, dwóch łuczników, pięciu maruderów. I oczywiście pewnie od strony tej. Oczywiście, ale liczę, że pójdą tutaj. Mam taką cichą nadzieję. Zresztą można ich nawet zwabić tu. Łuczników oczywiście na górę. Dlaczego ty broni nie masz? Ja się grzecznie zapytał, ja oczywiście. I co? Zobaczmy, co my tu mamy. Dwuręczny Morgenstern. Niech będzie. A nie, nie możesz. Dobra. To w takim wypadku weź, wyposaż się w tarczę. I młot bojowy.
To jest dwuręczny na pewno. Dwuręczny, a to jest młot bojowy po prostu. Okej. I wyposażysz się w to. Poproszę ciebie w takim wypadku o podejście tu. Ciebie tu. Tu. I ciebie tu. A ty jak się wyposażysz, to też przyjdziesz, bo ty masz jakie umiejętności? Walka wręcz 2, masz strzelectwa dużo. Czy ja tutaj mam łuk? Dla ciebie mam. A to jest długi łuk. Okej. Okay. Nie mamy jakiegoś mniejszego łuku? Nie, nie mamy. Okej. Okay. Czyli będą nam musieli wystarczyć łucznicy, których mamy. A wy co, już idziecie? Nie. Wrogowie rozpoczęli atak. Okej. Okay. A my dopiero człapiemy na miejsce. A może tutaj jakiś łuk jest? Pusto, pusto. Tu jest jakaś drewniana włócznia solidna. Okej. Okay. Weź mi ten młot bojowy. Dobra, widzę już Godwina jest na miejscu. Neoxen też. Ty chyba masz kuszę, jeśli dobrze widzę. Nie, też łuk. Dobra. Jak tam nasi przeciwnicy? Przepraszam bardzo, ale państwo gdzie idą? Pewnie idą tu. Nie, pójdą to rozwalić. Dobra, zobaczmy. Idą tu, 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 tu. No tak, będą to rozwalać. Więc pewnie przejdą tu, więc trzeba się będzie... Tu. A nasi żołdacy tu. No tak, nie pomyślałem o tym. Zobaczmy, może co wy macie. Ty masz jakąś broń, toporek, morgensztern. Tu widzę, jest jeden łucznik, drugi łucznik. Tu masz pewnie ten dwuręczny morgensztern. Ale miało być jeszcze jeden łucznik. Tu jest jeden łucznik. Nie, to nie jest łucznik. Też nie jest łucznik. Miało być dwóch łuczników. A nie, dwóch, dobra. Okej. Okay. No nie pomyślałem, że mi na ten stos będą szli, więc... Kopiuj. Gdzie by go zbudować, żeby był z daleka? I żeby... Trzeba by go było po prostu obudować. Myślałem o czymś takim, żeby go właśnie obudować. Nie, 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 nie. My się wycwanimy i pójdziemy tu. Będziemy strzelać do tych. On się tutaj będzie próbował przebić. A ty mi stąd strzelasz. O ty. To się nazywa upadek obyczajów. Dobra, przenieśmy ich tutaj. Dobra, widzę, że się nie da, więc trzeba będzie to rozwiązać inaczej. Łuczników w pierwszej kolejności trzeba się pozbyć. I tu gdzieś będzie jeszcze drugi łucznik, tu.
Dobra. Patrzmy, jak mi tutaj stoimy. Dobra, wycofajcie się. W sumie was nie muszę stąd ruszać. Dlaczego ty broń i te tarczy nie masz? Musiała ci się zniszczyć. Ale to w takim wypadku wycofaj się. Wow, wow, wow. Wycofaj się. Nie, 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 nie. Ty w tym momencie, mój drogi, to ty wycofujesz mi się tu. Right one name. No cóż. Udało się. Panom już dziękujemy. Państwo. Pewnie był krytyk. Dobra. I teraz tak, tutaj jest jeden bardzo ranny. Złamana sztuczna noga. Złamany nos. Dwie rany trzeba, złamany nos. Ale ty powinieneś tutaj... Powinna być możliwość zrobienia takiego miejsca, żeby można było... Brak uczucia, dochodzi do siebie. No super, że dochodzi do siebie, ale tutaj mamy... Wygasa za 162 1 godziny. No dobra, idźcie. To by się, to musi trochę zająć. Kto ma najlepiej w tym momencie u nas uzdrawianie? Najwyższy, najwyższy ty masz. Medycyna 11, 7, 9. Ty. Zajmij się nim. Priorytet. A, właśnie, zapomniałbym. To trzeba. Czy później już żeście mi zrobili, czy dalej brakuje mi rzeczy? Dalej brakuje. No cóż. Tej broni przetopić. Przetop przedmioty. Co można tutaj przetopić? Edytuj. Metal. Nie. Drewniany jeszcze jestem w stanie przerobić, metalowych jeszcze nie. Natomiast tutaj na dole już mi się zaraz... No, zleciłem już robienie podłogi, żeby tutaj móc zrobić kolejny magazyn, bo ten mi się już, jak widzicie, zapełnił. Chyba, że póki co zrobimy to tu. No, tutaj podłogi nie ma. Dlaczego tutaj podłogi nie ma? Zaraz będzie. Myślę, że w sumie, tak patrząc na to, ja ten... Kopiuj. Zrobimy tutaj dodatkowy magazyn. Żeby troszeczkę rzeczy nam mogli tutaj przynieść. Zwiększy strefę, ok. Ok. Tutaj okno powinno być otwarte. Bo tak, pootwierałem okna, żeby naszym było wygodniej. A czy tu już zrobiliście? Tu już zrobiliście, więc będzie można wstawić kolejny blok. I tak pomalutku będę z tego robił dwie sypialnie. Nie za dużo naraz, bo troszeczkę jest do budowania. A indywidualne sypialnie, jakby to określić, mają w tym momencie drugorzędny priorytet. Ale
Ale dobrze, myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to na dziś byłoby tutaj to wszystko. Dajcie znać, czy poprawilibyście coś w tym projekcie, jeśli chodzi o budowę bramy. Tutaj zmieniłem jednak na drewnianą, żeby była pojedyncza, bo będą mi to unikać i będą chodzić tutaj, jeżeli zostanie tutaj tylko, jeśli będą tutaj podwójne. Może w przyszłości po prostu tutaj dodam żelazne, ale póki co to jest pieśń przyszłości. A i oczywiście tutaj trzeba drzwi odnowić. Może po prostu tu zrobię podwójne, żeby mniej mi się chciało to przechodzić, jeśli to w ogóle zadziała w ten sposób. No nic. Ale tak jak wspomniałem, na dziś oczywiście chciałbym wam bardzo podziękować. Komentujcie, jeżeli coś mielibyście jakieś uwagi odnośnie tego, co robiłem w dzisiejszym odcinku, to też dajcie znać. No i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!